Wojtek dotyka jedną ręką kosmosu, a drugą ręką prostego człowieka, który dopiero się kształci. I to mu nie przeszkadza. On się nie obraca wśród bogów tylko. On po prostu żyje też tu i teraz. I on jest do dotknięcia. Jest niepoprawnym romantykiem. Prawdziwym. W dzisiejszej rzeczywistości to jest bardzo rzadkie. Ktoś, kto się nie oparł temu romantyzmowi, który emanuje tym romantyzmem. I wszystko, od nazwy Wieczna Miłość, no już nie może być bardziej romantyczne, przez jego całe malarstwo, on wypowiada siebie.